Na tej lekcji omówimy kilka przydatnych narzędzi tekstowych. Zaczniemy od czegoś, z czego na pewno każdy korzysta. Mianowicie chodzi o sprawdzanie pisowni. No, żeby móc cokolwiek sprawdzić, oczywiście, żeby pokazać w zasadzie możliwość tego narzędzia, potrzebujemy prezentacji z błędami. Czy nasza prezentacja zawiera błędy? Tego nie wiemy. Możemy to sprawdzić, przechodząc na kartę recenzja i widzimy, po lewej stronie jest napis pisownia. Skrót oczywiście F7 zgodnie z informacją w chmurce. Klikamy. Widać, że sprawdzanie nie wykryło błędów. Po prostu mamy informację zwrotną. Sprawdzanie zakończyło się. Skoro zakończyło się, znaczy, że wszystko jest OK. Poza tym u dołu na pasku stanu mamy taką informację z ikoną książki, z takim haczykiem, że wszystko jest OK, jeżeli chodzi o błędy. Przejdźmy na slajd czwarty i tam dopiszemy taki tekst, który będzie zawierał błędy, a następnie zobaczymy, jak działa narzędzie sprawdzanie pisowni. Klikamy w tytuł, wpisujemy tekst sprawdzanie pisowni. Przeformatujmy go dokładnie tak samo jak poprzednie tytuły, czyli skopiujmy formatowanie z jednego z poprzednich slajdów. Przechodzę na przykład na slajd trzeci, zaznaczam ramkę, którą chcę skopiować, z której chcę skopiować sformatowanie. Następnie narzędzie główne, ikonka z pędzelkiem, czyli malarz formatów. Klikamy w tego malarza, kopiujemy formatowanie. I teraz slajd czwarty i klikam oczywiście w tytuł, który wpisałem przed chwilą. Następnie zmieńmy jeszcze układ, ponieważ na tym slajdzie, jak widać, mamy układ tylko tytuł. No, w tym układzie niestety nie możemy dopisać nic pod spodem, ponieważ nie ma na to miejsca, więc zmienimy układ na tytuł plus zawartość. Narzędzia główne, układ, tytuł i zawartość. Teraz oczywiście ten tekst możemy już tutaj wpisać. Możemy wymyślić coś samemu, albo możemy skorzystać z pliku tekstowego, z tekstu, który tam się znajduje. Ten plik oczywiście jest w naszym folderze roboczym, czyli będzie to nasz folder PowerPoint. Wybieramy sobie sprawdzanie pisowni i oczywiście tekst skopiuję. Nie jest to długi tekst, ale prezentacja nie powinna zawierać zbyt dużo tekstu. Więc skopiowałem, wracam tutaj do podtytułu, do symbolu zawartości, wklejam tekst. No i widać, że tekst został wklejony. W momencie, gdy odkliknę ten symbol, gdzie kliknę myszką gdzieś na bok, widać, że niektóre wyrazy jak najbardziej zostały zaznaczone na czerwono, czyli coś jest nie tak. Ikonka, o której mówiłem przed chwilą, również zmieniła tutaj swoją postać. Teraz jest książka z X-em, czyli coś jest nie tak, jeśli chodzi o sprawdzanie pisowni. Naciskamy F7, aby właśnie taką pisownię sprawdzić. Widzimy, że w momencie naciśnięcia tego F7 już PowerPoint pierwszy błąd znalazł. Widzimy, że nie ma wyrazu pisownię, tak? Natomiast mamy tutaj propozycję. Możemy zamienić na pisownię, na piaskownię, na pisownię, na pisownią i tak dalej. No my oczywiście wybierzemy sobie pisownię, bo tutaj chodzi o sens zdania. Jeżeli wybierzemy sobie pisownię, na pewno to zdanie będzie jakiś tam sens miało. Więc klikam sobie zmień. Następnie wyraz kartę. No widać, że tutaj po pierwsze możemy zamienić kartę na kartę. OK, zmieńmy to. Natomiast oprócz tego, że zmieniliśmy ten wyraz na E, ostatnią literkę zmieniliśmy na E, to widać, że mamy jeszcze jeden błąd, mianowicie powtórzony wyraz. Jak chcemy się go pozbyć, to oczywiście kwestia usuń i zostaje nam tylko i wyłącznie jeden wyraz. Ostatni błąd, który możemy wyszukać, mamy wyraz klinąć. Oczywiście chodzi o kliknąć, a nie o klnąć, jak tutaj sugeruje nam PowerPoint, więc zamieniam taki wyraz i oczywiście widać, że w tym momencie wszystko już jest w porządku. Domyślnie tutaj słownik, z którego korzysta pakiet Microsoft, to jest język związany z językiem programu. Gdybym chciał taki język zmienić na inny, bo na przykład robię prezentację w innym języku i nie chciałbym, żeby było to wyświetlane właśnie poprzez te czerwone linie podkreślenia, mogę wejść na kartę recenzja i na karcie recenzja mamy taką ikonkę język. Jak tam klikniemy, to oczywiście możemy wybrać sobie ustaw język sprawdzania. Klikam w tą opcję i widać, że możemy sprawdzać tekst w innym języku. Tych języków jest tutaj dosyć dużo, więc spokojnie znajdziemy sobie to, czego będziemy potrzebować do sprawdzania pisowni. Oczywiście wiele błędów PowerPoint modyfikuje na bieżąco. Zobaczmy to zdanie. Innym sposobem jest kliknięcie w przycisk na pasku stanu. Dopiszmy sobie, który znajduje się
w dolnej części okna. Popatrzmy, kasuję kropkę, wpisuję przecinek i napiszę celowo słowo niektóry, a który, kyty, o, r, y. I widać, że w momencie naciśnięcia spacji to o zamienia się w u z kreską, który znajduje się bez e w dolnej części okna. Widać, że niektóre błędy PowerPoint poprawia automatycznie, natomiast niektóre podkreśla. Jeżeli są to takie wyrazy dosyć popularne, które znajdują się właśnie w słowniku, to oczywiście on potrafi takie wyrazy zamienić. Za chwilę pokażemy, jak taki słownik zamiany stworzyć, jak sobie dodawać własne parę wyrazów, które mają być konkretnie zamieniane z jednego wyrazu na inny. Widać, że wyrazu dylnej PowerPoint sam nie zamienia, ponieważ nie wie, co z tym zrobić automatycznie. Natomiast jak sobie klikniemy prawym przyciskiem myszy, to oczywiście możemy wybrać stąd konkretną sugestię. Ja wybiorę sobie dolnej. No i teraz popatrzmy jeszcze, gdzie wpisać takie wyrazy, które mają być konkretnie zamieniane w inne. Musimy sobie oczywiście przejść do pliku, przycisk plik, następnie opcje i mamy opcję sprawdzania pisowni, karta sprawdzanie. Tutaj możemy określić na przykład, czego PowerPoint ma nie sprawdzać. Ignoruj wyrazy pisane wielkimi literami, ignoruj wyrazy zawierające cyfry i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie te opcje są związane z tym, co tutaj jest oczywiście obok napisane. Nie wszystkie, jak widać, odnoszą się do języka polskiego, mamy do języka niemieckiego na przykład. Tutaj jest opcja, która mówi, że PowerPoint ma sprawdzać pisownię w trakcie pisania, czyli automatycznie ma wyświetlać te czerwone podkreślenia, które pokazują, sugerują miejsce, w którym znajduje się błąd. Jeżeli chcemy poprawić sobie te pary, które się automatycznie zamieniają z jednego wyrazu w drugi, to musimy wejść w opcję autokorekty. Klikamy sobie opcję autokorekty i tu widać, że jest cała długa lista wyrazów do zmiany. I na przykład, dlaczego wpisując wyraz który mieliśmy automatycznie poprawkę? No dlatego, znajdźmy taki wyraz, kryty o, r, y, że taka para istnieje, czyli jak ktoś pisze który, widać, że jest znaczona opcja zamień automatycznie podczas pisania, zamień na który. Tutaj oczywiście możemy wpisać dowolne pary, gdybym zrobił następującą rzecz. Przykładowo, napiszemy wyraz długopis. Długopis i wpisanie takiego tekstu automatycznie ma się zamienić na wyraz na przykład ołówek. To oczywiście w tym przypadku taka zamiana będzie następowała automatycznie. Zobaczmy, czy to działa. Kliknę dodaj, dodaj taką parę, klikamy OK, zamykamy te okna i teraz zobaczmy, czy to właśnie będzie działać. Tak więc za kropką piszemy spację, żeby dać PowerPointowi sygnał, że rozpoczynamy nowy wyraz i piszemy długopis, spacja. Jak widać, długopis automatycznie zamienia się w ołówek. Natomiast jeśli sobie wskażemy taki wyraz, który automatycznie został poprawiony, to pod tym wyrazem pojawia się taka krótka biała kreska. Opcje autokorekty. Jak klikniemy w ten przycisk, to możemy oczywiście cofnąć tą autokorektę, możemy ją całkowicie zatrzymać. Od nas zależy, co chcemy z tym zrobić. Zatrzymaj automatyczne poprawianie słowa długopis. Widać, że wracamy do długopisu. Oczywiście ten wyraz jest mi niepotrzebny, ale zasada działania jest właśnie tego typu, że wybieramy sobie jeden wyraz, mówimy zawsze wystąpienie tego wyrazu zamieniaj na inny i w ten sposób właśnie działa ta autokorekta. Skasujmy to słowo długopis, ono jest tu niepotrzebne i przejdźmy do kolejnego narzędzia. Załóżmy teraz sytuację, że potrzebujemy w prezentacji użyć jakichś zwrotów obcojęzycznych albo musimy prezentację napisać w języku obcym. No i niezbyt, nie wszystkie wyrazy być może w tym języku są nam znane i musimy szukać. Oczywiście możemy takich wyrazów, tłumaczenia takich wyrazów szukać w translatorach. Przechodzimy do przeglądarki, oczywiście możemy taki wyraz znaleźć. Natomiast zauważmy, że wyszukiwarka czy translator jest wbudowany również w PowerPointa, bo jeżeli chciałbym na przykład przetłumaczyć słowo okna, to wystarczy takie słowo zaznaczyć, kliknąć prawym przyciskiem myszy i widzimy, że jest opcja przetłumacz. Klikam w tą opcję. Widać, że pojawił się panel i mamy tłumaczenie słowa okna na Windows, tak? Więc oczywiście możemy z tego korzystać. Możemy również szukać wyrazów bliskoznacznych, czyli jeżeli chciałbym znaleźć wyraz bliskoznaczny dla wyrazu okna, to też klikam w niego prawym przyciskiem myszy, synonimy. No i widzimy, że jest cała lista podpowiedzi.
Oczywiście nie każdy wyraz będzie miał takie podpowiedzi, synonimy, natomiast w wielu przypadkach oczywiście taka możliwość jest. Oba te narzędzia, czyli zarówno tłumaczenie, jak i wyrazy bliskoznaczne, możemy znaleźć nie tylko pod prawym przyciskiem myszy, ale znajdują się one również na karcie tutaj recenzja w sekcji sprawdzanie. Mamy poszukaj, mamy thesaurus, mamy tutaj tłumaczenie. Przetłumacz, zaznaczony język. Oczywiście ta opcja poszukaj to jest korzystanie z wyszukiwarki. Tak naprawdę niezależnie, czy wybiorę poszukaj, czy thesaurus, czy tłumaczenie, to wszystko możemy wybrać również z tego miejsca. Może być tłumaczenie, może być thesaurus, może być wyszukiwarka. Więc z tego wszystkiego oczywiście można korzystać. Na przykład zobaczmy wyszukiwarkę, bo tego jeszcze nie pokazywaliśmy. Słowo okna, wyszukiwarka. Jak widać, mamy całą listę stron zawierających informacje o oknach. Dwa kolejne narzędzia to narzędzie Znajdź oraz narzędzie Zamień. Tak, zamknijmy sobie panel ten z prawej strony, panel wyszukiwania. Narzędzia Znajdź, narzędzia Zamień znajdują się na karcie Narzędzia Główne z prawej strony. Opcja Znajdź oczywiście pozwala nam wyszukać konkretny tekst prezentacji. Gdybym chciał znaleźć na przykład słowo formatowanie i kliknę Znajdź następny, to oczywiście powinniśmy po tej prezentacji przejść, wyszukując konkretne słowa, te, które wpisaliśmy tutaj właśnie w to okienko. Widać, że w tym przypadku nie ma znaczenia wielkość liter. Gdybyśmy chcieli, żeby wielkość liter miała znaczenie, oczywiście kwestia kliknięcia w opcję uwzględni wielkość liter. Natomiast szukanie opcji Znajdź tylko całe wyrazy polega na tym, że dany wyraz musi mieć z lewej i prawej strony jakiś separator. Może być to spacja, może być tabulator, może być enter, ale musi być konkretna litera od innej oddzielona jakimś znakiem. Na przykład wyszukiwanie słowa form, tak, skasujmy to, co jest niepotrzebne. Znajdź następny. No widać, że znajduje form jako część słowa formatowanie. Natomiast jeśli kliknę Znajdź tylko całe wyrazy form, no to oczywiście takie wyrazy nie występują i czegoś takiego nie da się odszukać. Nie znaleźliśmy szukanych elementów. Druga sprawa to jest zamiana tekstu. Czyli możemy nie tylko szukać, ale możemy też zamieniać. Jak sobie kliknę tutaj zamień, to widać, że dostajemy jeszcze jedną opcję. Oczywiście kliknięcie w zamień w tym miejscu jest równoznaczne z kliknięciem w tą ikonę zamień. I powiedzmy teraz, że chcemy znaleźć słowo formatowanie, ale uwzględniając wielkość liter i tylko całe wyrazy. Oczywiście nie ma znaczenia w tym przypadku, ale powiedzmy, że chcemy zrobić to w ten sposób i takie słowo formatowanie ja chcę zamienić na wielkie litery. Formatowanie. Tutaj trzeba uważać, żeby nie zrobić literówki. Tutaj te wyrazy się nie podkreślają, natomiast widać, że napisałem formatowanie, brakuje literki A. Oczywiście wielkie literki A. I teraz będziemy chcieli zamienić wszystkie wystąpienia słowa formatowanie napisanego w ten sposób na formatowanie zapisane właśnie wielkimi literami. Klikam zamień wszystko, czyli wszystkie, dokonaj wszystkie zamiany jednocześnie. Zakończono przeszukiwanie prezentacji, wykonano zmian 2. Jak widać, zarówno na tym slajdzie, jak i na tym slajdzie słowo formatowanie jest napisane w tej chwili wielkimi literami. Jeszcze jedna opcja związana z wyszukiwaniem i zamianą. Mianowicie po kliknięciu zamień, tutaj w prawej części tego przycisku, w tym trójkąciku, który rozwija listę możliwych zamian, możemy również zamienić czcionki. Czyli u góry mamy informacje, jakie czcionki występują w tej prezentacji. Natomiast u dołu, na jakie czcionki ja bym chciał to zamienić. Popatrzmy na przykład tytuły. Widać, że tytuły są napisane czcionką kalibri. No więc zrobię następującą rzecz. Zamień czcionki i tutaj zamień kalibri light, no bo taka była czcionka. Zamień na przykład na czcionkę, powiedzmy czcionkę Comic New Sans. O tą czcionkę. I popatrzmy teraz, w jaki sposób zmienią się tytuły. Klikam zamień. Widać, że no ta czcionka jest troszeczkę inna. I oczywiście zmieniliśmy wszystkie wystąpienia danej czcionki. Popatrzmy. I tutaj jest napisana inna czcionka, i tu jest inny krój, i tutaj. Natomiast te elementy, które były napisane czcionką kalibri zwykłą, bez słowa light, oczywiście zostały bez zmian.
Jeszcze jedno przydatne narzędzie dotyczące tekstu. Mianowicie mówiłem wcześniej, że wprowadzać tekst możemy w symbole zastępcze, czyli w te elementy, które są na początku zdefiniowane. Natomiast gdybym chciał wprowadzić tekst oczywiście w jakimś nietypowym miejscu, taka możliwość oczywiście jest. Przejdę sobie teraz do slajdu czwartego i załóżmy, że chcę wprowadzić jakiś tekst w to miejsce. No oczywiście, jeżeli kliknę sobie właśnie tutaj, no to nie mogę tam pisać. Nie ma takiej możliwości. Naciskam literkę na klawiaturze, nie działa to. Mógłbym pisać tutaj, mógłbym pisać pod spodem, ale ja chcę w tym miejscu. Więc tutaj muszę sobie utworzyć takie pole tekstowe, które właśnie służy do wprowadzania tekstu do właśnie do tego pola. Wstawianie pola jest na karcie wstawianie. Mamy ikonę pole tekstowe. Takie pole trzeba sobie narysować i w tym miejscu możemy pisać. Zauważmy, że narysowałem dosyć duże pole tekstowe. Co się stanie, jak wpiszę tekst? Przykładowy tekst w polu tekstowym. Czyli jest jak najbardziej możliwość wprowadzania tekstu w dowolnym miejscu. Jeżeli będziemy potrzebowali więcej miejsca, oczywiście to pole automatycznie się rozszerzy. Naciskam Enter, robi się druga linia. Natomiast domyślnie pole wysokością dostosowuje się do wysokości czcionki, którą piszemy. Zróbmy sobie z tego dwie linijki. Stanę tutaj, nacisnę Enter. Przykładowy tekst w polu tekstowym. Zmniejszę troszeczkę szerokość. I jak widać, tekst oczywiście wstawiony. Taki tekst możemy formatować dokładnie tak samo, jak formatowaliśmy tutaj tekst, czy tutaj, więc wystarczy zaznaczyć. Chcę zmienić kolor czcionki, to oczywiście narzędzie główne, na przykład kolor fioletowy. Chcę, żeby był pogrubiony, użyję opcji pogrubienie. Oczywiście z tego możemy korzystać, natomiast takie rozwiązanie ma jedną wadę, bo gdybym chciał w tym momencie teraz zmienić układ slajdu, zmieńmy taki układ, narzędzia główne, układ, zmieńmy sobie na dwa elementy zawartości. Zobaczmy, co się stanie z tytułem, co się stanie z zawartością tą, która była zdefiniowana poprzez symbol zastępczy i co się stanie z polem tekstowym, które wpisaliśmy, które wstawiliśmy ręcznie. Dwa elementy zawartości klikam. Widać, że ten tekst no nie zmienił się, dlatego że tytuł znajduje się w tym samym miejscu, natomiast został tutaj tekst u dołu podzielony na dwa elementy. W pierwszym się mieści w całości, więc drugi pozostał pusty. A ustawmy na przykład nagłówek sekcji. Zobaczmy, że zarówno ten tekst, jak i ten zostały przesunięte. Natomiast tekst wprowadzony ręcznie zostaje zawsze w tym miejscu, które wprowadziliśmy. I jedyny sposób, żeby go przesunąć, to jest oczywiście kliknięcie w dane pole i przesunięcie za ramkę, tak jak pokazywaliśmy wcześniej. Wróćmy tutaj do tego układu, który był początkowo. I nasza prezentacja w tej chwili już zawiera 4 slajdy.